dobry, witajcie w drugiej części dnia, w tym dzisiejszym daily vlogu. Muszę was przeprosić, ale z samego rana tak się śpieszyłam, tak ze wszystkim goniłam, że nie dograłam dzień dobry, więc robię to teraz. Dopiero jak wyskoczyłam z domu i byłam już w samochodzie, to uświadomiłam sobie, że przecież nie zrobiłam początku i przywitania się z wami. Ale nie szkodzi, nadrabiam to właśnie teraz. Tak jak powiedziałam, od rana dużo rzeczy do ogarnięcia. Musiałam podjechać klucze zrobić dla mojej siostry, musiałam podjechać do Kauflanda, ogarnąć parę rzeczy do domu i zrobić zakupy. Byłam w Leroy Merlin po pojemniki, które zaraz wam pokażę, dlaczego, co i jak. Podjechałam do IKEA, żeby kupić parę rzeczy, które zaraz będę ogarniać. Przy okazji zjadłam w IKEA obiad, oczywiście najlepszy na świecie klopsiki, pulpeciki, jak to zwał, tak zwał, które ja po prostu w IKEA uwielbiam, nie wiem jak wy, ale ja uwielbiam. No i teraz jestem w domu, ogarniam wszystko, co i jak. Dzisiaj jest też ten dzień, kiedy trzeba popłacić ZUS-y, podatki, całą resztę, więc jak tylko wróciłam i dostałam maila od księgowej, to od razu zabrałam się za robotę. No i mówię, nie no, przecież muszę się do was odezwać, muszę wam pokazać, co i jak, rozpakować te torby, przywitać się wreszcie z wami i zacząć ogarniać normalnie tego daily vloga, jak to zazwyczaj robię. Także do roboty! Torby, jak widzicie, mam już tutaj. O, zaraz je tutaj rozpakuję, pokażę wam pojemniki, które wzięłam, dlaczego, co i jak, a później zajmiemy się torbą z IKEA. Jakiś czas temu pokazywałam wam, jak mam zorganizowany makaron w szafce, że właśnie korzystam z takich pojemników. O, można je kupić w Leroy Merlin. Co prawda nie należą do najtańszych, ale stwierdziłam, że przydadzą mi się kolejne pojemniki, do których przesypię sobie na przykład mąkę, cukier puder, no kolejne rzeczy i będę mieć dalej usystematyzowane w szafkach, a przynajmniej zacznę ogarniać kolejne szafki, bo chciałabym, żeby wszystko było w jednym stylu, żeby wszystko do siebie pasowało, no i rzeczywiście, żeby to wszystko fajnie wyglądało w tych szafkach, żeby było zorganizowane tak jak trzeba. Natomiast te dwa pojemniki są mi potrzebne do łazienki, między innymi na kapsułki do prania. Kapsułki do prania i nie tylko, mam już dwa. Podzieliłam sobie pojemniki, że będą na białe i na kolorowe. Także też chcę ogarnąć szafkę w łazience, właśnie taką na środki do prania, do czyszczenia. I jak już wszystko będę miała gotowe, tak jak chcę, tak jak mi się podoba, to oczywiście, że wam pokażę. Ale teraz idę się zabrać za to i to wszystko ogarnąć. Tu są już gotowe pojemniki do koloru. A tu są te nowe, na białe. Pamiętacie, kupowałam te naklejki właśnie takie na, do pisania kredą wtedy chyba. No, one idealnie mi się przydadzą. A to też jest fajne wyjście, bo zawsze można to zmazać. Wystarczy dosłownie przejechać mokrą ściereczką i później można też przecież pojemniki wykorzystać na coś innego. W razie, gdy mi się odwidzi. Dobra, idę teraz przesypać wszystko tutaj i ułożyć to w szafce w łazience. Ogarnęłam jeszcze te pojemniki, czyli je pomyłam, wysuszyłam i przełożyłam to, co chciałam, na czym mi zależało, czyli widzicie sól, grzybki, cukier, puder, mąka, mąka ziemniaczana. Dałam też tutaj naklejki właśnie, o, tak jak widzicie, na to zakrycie, żeby to się ładnie prezentowało, no bo takie rzeczy jak na przykład cukier, puder, mąka czy mąka ziemniaczana warto podpisać. W razie, żeby nie było jakiejś pomyłki. Na pewno nieraz wam się to zdarzyło. Ja tak przynajmniej kiedyś miałam. Teraz już wiem, co i jak. Chowam pojemniki do szafki. No i będę musiała sobie jeszcze przekalkulować, ile tych pojemników będę musiała dokupić. Bo z tego, co widzę, to jest ich mało. A chciałabym jeszcze sobie trochę bardziej to zorganizować w tej szafce, w której trzymam też między innymi herbaty. No ale to za jakiś czas, myślę, że to już po wakacjach, więc wszystko wam wtedy będę pokazywała, jak będę robiła taką organizację, porządki, co jak, ale na razie mała zajawka. No i teraz moje zakupy z IKEA. Kupiłam, jak widzicie, dywaniki. Ja te dywaniki używam przy wejściu na balkon. Niestety one mają to do siebie, że ta guma, która tutaj jest, taka, która trzyma te dywaniki, po praniu, po jakimś czasie po prostu zaczyna odchodzić i się kruszyć.
One co prawda kosztują 8 zł, więc to nie jest jakiś duży wydatek, ale mimo wszystko no, fajnie by było, żeby ta jakość była lepsza. Natomiast to, czego się spodziewać po IKEA, więc raz na jakiś czas wymieniam sobie te dywaniki. Kupiłam też takie szczypce dla Maxa do mięsa, kiedy sobie grilluję, bo czegoś takiego właśnie potrzebował. No i przede wszystkim to pojechałam po te pudełka. Pudełka, które już Wam kiedyś pokazywałam, mam je w jednej szafie, a teraz chciałabym zorganizować buty w szafie Massimo i zrobić tam wreszcie porządek z nimi. Więc zaraz się zabieram za robotę, rozkładam te pudełka i organizuję wszystko, co i jak w jego szafie. Powiem Wam, że te pojemniki są po prostu super. One są fajne, sztywne. Tutaj można je super zamknąć. Później w razie potrzeby wyciągnąć za tą rączkę. Widać, co mamy w środku. No to teraz biorę się za ich organizację. Obiecałam, że pokażę Wam moją plażową kosmetyczkę, czyli taką kosmetyczkę, którą zabieram ze sobą zawsze do torby plażowej. I jak widzicie, to jest taka mini torebeczka. O, Michael Kors. Mini, bardzo fajna, bo przede wszystkim ma uszy, więc na przykład jak idę do toalety, czy idę się odświeżyć, czy coś, to zawsze ją ze sobą zabieram. Tak samo jak na przykład idziemy coś zjeść do baru, to nie muszę brać ze sobą całej wielkiej torby plażowej, tylko po prostu biorę ze sobą tą torbę, wrzucam tutaj jeszcze portfel, wrzucam telefon, czy co tam muszę ze sobą zabrać, kamerę, czy cokolwiek innego i mam zawsze wszystko pod ręką. Więc powiem Wam, że ta opcja u mnie sprawdza się najlepiej. I teraz pokażę Wam zawartość, czyli wszystko to, co mam zawsze ze sobą na plaży i co będę mieć w tym roku. No to lecimy po kolei. Mgiełka, którą uwielbiam od marki Poreless, z SPF 50+, do spryskiwania się w ciągu dnia, ewentualnie też na makijaż, bardzo ją lubię, więc ta mgiełka leci ze mną, leci.
jedzie ze mną do Włoch, będzie ze mną na plaży. Obowiązkowo oczywiście woda termalna od marki Uriage. Jest to woda izotoniczna, której nie trzeba wycierać, osuszać, więc mogę się nią dodatkowo spryskiwać, na przykład odświeżać, jak jesteśmy na plaży. No i kolejne filtry, coś do ciała, co również będę stosować od marki SVR z SPF 50+, czyli mam jeden, mam drugi, mam też coś do twarzy od marki Recibo, filtr z SPF 50, który będę nakładać rano, będę sobie reaplikować w ciągu dnia, będę sobie reaplikować na twarzy. Jeszcze jeden filtr, czyli filtr w sticku, właśnie ten żelowy od SVR, który też super sprawdza się na plaży. Niektórzy mi pisali, że on jest taki lepki, że jest nieprzyjemny, że się jakieś farfocle robią. Słuchajcie, ta najnowsza wersja, czyli te, które pojawiły się w tym roku, już nie mają takiej formuły, jak w zeszłym roku jeszcze można było chyba znaleźć. Także wydaje mi się, że te starsze właśnie wersje były takie bardziej żelowe i mogły dawać taki efekt, ale ta nowa wersja nie, więc jest naprawdę super. I jeszcze jeden produkt ochronny na usta, czyli Regenerum z SPF 50+. Także widzicie, jeśli chodzi o kosmetyki, to mam zawsze to ze sobą. I teraz jeszcze wśród kosmetyków zabieram ze sobą zawsze na plażę takie małe oczyszczające chusteczki do rąk. Zawsze się oczywiście przydają w różnych sytuacjach, a taka mini wersja to jest super opcja. Pokazywałam Wam ostatnio, właśnie są dostępne w Rossmanie. Zawsze mam też ze sobą szczotkę w tej wersji Travel od Tangle Teaser z brzoskwinkami, proszę, pomarańczową, jakąś gumeczkę do włosów, mini lusterko, o, no i oczywiście co? Wachlarz! Zawsze ze mną, w takie upały jak we Włoszech, nawet jak siedzimy pod parasolem i na przykład nie, jest taki dzień, gdzie nie ma wiatru, to wachlarz, słuchajcie, to jest zbawienie. Także to są produkty, które będę mieć w tej torbie, będę mieć je ze sobą na plaży, być może będę coś tam ze sobą dokładać, ale generalnie to jest taka podstawa. A, jeszcze jedna ważna informacja. Nie biorę nigdy na plaży ze sobą żadnych perfum, wód perfumowanych, wód zapachowych. Nie, absolutnie nie stosuję takich produktów. Ja mam skórę wrażliwą, a spryskując się tego typu kosmetykiem, czyli właśnie jakąś wodą zapachową, mgiełką zapachową, perfumami i tak dalej, zawsze pojawia mi się podrażnienie. Więc ja tego nie robię. Osobiście też nie polecam takich rozwiązań, ale na plaży wszystko jest możliwe i nie raz, słuchajcie, przechodziłam obok jakiejś kobiety, która była tak wyperfumowana, że po prostu czuć ją było z daleka. No ale to jest oczywiście każdego osobista decyzja. Ja nie używam, bo wiem, jak reaguje skóra, wiem, że potem są przebarwienia, mogą się właśnie robić przebarwienia na skórze, wiem, jak skóra reaguje na promieniowanie, kiedy jest spryskana na plaży jakimiś perfumami. Wolę tego nie robić. Dla mnie plaża to jest miejsce na odpoczynek, na relaks i jeszcze jedno. Jak widzicie, nie ma tutaj żadnych kosmetyków kolorowych. Ja na plaży nie robię makijażu. Uważam, że to jest w ogóle absolutnie niepotrzebne. Kiedy się pocimy, kiedy wchodzimy do morza, kiedy się kąpiemy, kiedy dokładamy filtry na twarz. Nie wiem, jak kobiety funkcjonują na plaży z makijażem. Nie mam pojęcia. Dla mnie to jest absolutnie zbędne. To nie jest czas, to nie jest moment na to, to nie jest miejsce na to, ale wy oczywiście róbcie, jak uważacie, według waszego uznania. Zmiana outfitu i wychodzimy. Jedziemy do elektrowni po Wiśle, gdzie spotkamy się z naszymi znajomymi. Chcemy sobie troszeczkę pospacerować przy centrum Kopernika, tam troszeczkę bulwarami, później pójdziemy coś zjeść, może jakiegoś drineczka. Także szybka zmiana outfitu, jak już powiedziałam. O, proszę bardzo. Tak się prezentuje. Koszulka z Zary, która ma kilkanaście lat. Torebka Michael Kors, którą doskonale znacie. Spodnie lniane z mango. Klapki i pomarę. Biorę jeszcze okulary. Troszeczkę mocniejszy makijaż sobie zrobiłam. Oka taki delikatnie mocniejszy, lekko brązowy. Dobra, koniec tego. Jadę, bo Max już zszedł. Czeka na mnie w samochodzie.
i jedziemy.